Przepis na katastrofę. Właściwie to nie ma jednego uniwersalnego przepisu na katastrofę. Prawie tyle samo przepisów, co katastrof. Można by z tych przepisów ułożyć całą książkę kucharską. Taki na przykład tu pole w Smoleńsku. Prawda? Tu katastrofa bez wątpienia. Składniki łatwo poskładać. Ale ja nie o tym, nie o Smoleńsku. Dzisiaj będzie o takim przepisie, który jest bardzo popularny. To jest przepis na katastrofę, gdy miernik celu staje się celem. Czyli zacznijmy od prostych ankiet studenckich. To taki przykład z mojej działki. Ankiety, które są używane do tego, by oceniać prowadzących, tak naprawdę w dużej mierze odpowiadają na pytanie, czy nauczyciel jest fajny. No i to fajnie, jak nauczyciel jest fajny, ale. Ja bym się upierał, że to nie jest podstawa. To nie jest podstawowe kryterium, bo uczenie to często jest wyciąganie delikwenta ze strefy komfortu, pokazywanie mu, że czegoś tam jeszcze nie umie i pokazywanie jednocześnie, że to coś, czego on nie umie, jest przydatne, potrzebne albo teraz, albo w przyszłości. No więc. Jest to takie kreowanie potrzeby, żeby ten ktoś jednak się nauczył. No ale wyciąganie ze strefy komfortu nie jest przesadnie fajne, to znaczy my lubimy nasz komfort. Zdecydowanie lepiej, jak nauczyciel będzie studenta, ucznia utwierdzał w przekonaniu, super jesteś, jesteś świetny, taki jak jesteś, jesteś super i właściwie jak ja mogę sprawić, żeby ci było lepiej. Jeśli Podstawą oceny nauczyciela stanie się ocena z ankiety, to wówczas podstawą działania nauczyciela, jego celem, stanie się dobra ocena uzyskana z ankiety. Czyli właśnie dbałość o to, żeby studentowi było maksymalnie dobrze, żeby student był maksymalnie zadowolony. Być może nie maksymalnie dobrze nauczony, bo to nie zawsze musi iść w parze. Ważniejsze, może się stać to, żeby student był zadowolony. W szkole jest mniej więcej to samo. Szkoła w dzisiejszych czasach, mówię o polskiej szkole, w dużej mierze na przykład skupia się na ćwiczeniu w zakresie rozwiązywania testów, a nie w zakresie przekazywania wiedzy. Początkowo idea była przecież taka. Celem funkcjonowania szkoły ma być przekazanie wiedzy. To, na ile ta wiedza jest przekazana, czymś będziemy mierzyć, a no testem. Czyli test jest po to, żeby zmierzyć, jak dalece udało się osiągnąć cel danej szkoły. Test ma sprawdzić wiedzę uczniów. Natomiast miernik celu, czyli właśnie test. Zamienia się niepostrzeżenie w sam cel. Nauczyciele biorą na celownik testy, uczą uczniów rozwiązywania testów. Niekoniecznie przy tym przekazując im pełnię wiedzy, niekoniecznie przy tym pokazując im, przekazując im wiedzę tak szeroką, jakbyśmy chcieli, oni uczą rozwiązywania testów. To nie jest to samo. Skutki takiej sytuacji, skutki takiej tendencji, że to, czym chcemy mierzyć cel, staje się celem samym w sobie, skutki są poważne. Powiedziałbym, że w mojej działce, czyli w edukacji wyższej, są nawet bardzo poważne. No bo my, poza tym, że uczymy studentów, co wszyscy wiedzą, Wykładowca akademicki, adiunkt, profesor uczy studentów, tak jak nauczyciel w szkole. Poza tym piszemy artykuły, piszemy książki, mamy robić dobrą naukę. No i teraz powstaje pytanie, jak zmierzyć, na ile dobrą naukę my sobie tworzymy. Pomysł jest taki. Poszczególnym wydawnictwom, wydającym czy czasopisma, w których są artykuły, czy książki, przypisujemy pewne punkty. Czyli celem jest robienie nauki. Miernikiem, jak dobra jest to nauka, są punkty. Problem pojawia się wtedy, kiedy właśnie miernik staje się celem. Kiedy naukowcy mówią, ok, tak naprawdę. To tu nie chodzi o dobrą naukę, chodzi o te punkty. U nas w, naszej, w naszym środowisku to się już nazywa punktozą. Taka choroba, punktoza, tak? Zbieranie punktów. Punktoza miała się skończyć wraz z reformą forsowaną przez Jarosława Gowina. Zawsze wydawało mi się to kompletnie niemożliwe. Wręcz nawet przeciwnie. Sądziłem, że reforma Gowina. Tę punktozę zaostrzy. Dlaczego? No, bo podnosi poprzeczkę, bo sprawia, że tak naprawdę punkty w dzisiejszej nauce są ważniejsze niż były kiedykolwiek. I tutaj przyjście ministra Czarnka specjalnie dużo nie zmieniło wprowadziło trochę więcej chaosu i zamieszania, ale w dalszym ciągu punkty są niezwykle ważne. Pewnie obiła się Wam o uszy taka maksyma z legi cudzoziemskiej, maszeruj albo zdychaj. No, u nas w nauce mamy słynne publish or perish, czyli publikuj albo zdychaj, można byłoby powiedzieć. Nie ma właściwie alternatywy. Publikować trzeba. Czy zawsze dobre czasopismo przekłada się na wysoką wartość punktową publikacji? Albo odwróćmy pytanie, czy zawsze wysoka wartość punktowa oznacza bardzo dobre czasopismo? Ano nie zawsze. Ano nie zawsze. Co dzieje się, jeśli wysokie punkty zostaną przypisane takim tam paździerzowym czasopismom? No, przykłady są liczne na liście ministerialnej. Co wtedy? No wtedy tanim kosztem można dostać dużo punktów. Możemy opublikować w takim dość byle jakim czasopiśmie, taki dość byle jaki artykuł, a dostać za to dużo punktów. Ja tu powiedziałem, że to jest, są dużo punktów tanim kosztem, ale to nie jest do końca tani koszt, ponieważ czasopisma doskonale rozumieją, że publikacja taka ma dla naukowców dużą wagę. Takie czasopisma często wprowadzają tak zwane article processing charge, czyli po prostu opłatę, no mówiąc wprost, opłatę za publikację. Możesz mieć byle jaki artykuł, ale się tym nie przejmuj, my ci zapewnimy takich recenzentów, że oni to przyklepią, przymkną oczy. Tyle tylko, że musisz na przykład zapłacić za tę publikację 2000 franków. Albo i więcej. Na ile to jest problem? No, jest jedno takie czasopismo, które bez wątpienia jest takim właśnie paździerzowym czasopismem. Publikacja tam daje bardzo dużo punktów, publikacja tam jest niezwykle łatwa, ale też dość kosztowna. Ostatnio widziałem pewne statystyki, kto publikuje w takim czasopiśmie. Więc trochę ponad 400 artykułów zamieścili tam Amerykanie. Trochę więcej niż 800 zamieścili tam Chińczycy. No, Chińczyków jest dużo, prawda? Polacy zamieścili tam ponad 1200 artykułów. Dlatego, że na naszej ministerialnej liście to czasopismo daje dużo, dużo punktów. Wydaliśmy na to, na te 1200 ponad publikacji, ponad 10 milionów złotych. Tyle pieniędzy. Poszło na to, żeby wyprodukować 1200 bardzo wątpliwej jakości artykułów. Kim są wygrani w takim razie? Wygranymi są po pierwsze, naukowcy, którzy potrafią nieźle grać w tę grę, którą my często określamy mianem gry w durnia. Oni tanim kosztem, relatywnie tanim kosztem, uzyskali dużo punktów. Te punkty są ważne dla ich uczelni, więc wygrały także. Ich uczelni. Wydaje mi się ten proceder być dość mocno nieetyczny, ale jednak trzeba przyznać, niewielu uczelniom to przeszkadza. Kto jest jeszcze wygrany? No oczywiście wygrane jest wydawnictwo. Ponosząc relatywnie bardzo nieduże koszty, generuje sobie bardzo znaczne przychody, a co za tym i zyski. No to co? Win-win? Wszyscy są wygrani? Ależ oczywiście nie. Przegrane jest ogólnie rzecz ujmując społeczeństwo. Wszyscy podatnicy, którzy się zrzucają na tego rodzaju proceder. To z podatków te 10 milionów poszło do tego śmiesznego wydawnictwa. Przegrane jest społeczeństwo, ale ono o tym nie wie. No stąd ten mój podcast. Tak to teraz już nie możecie mówić, że nie wiecie. Teraz już wiecie. Tak to Właśnie jest. A jakie jest rozwiązanie? To trudne pytanie, bo właściwie praktycznie zawsze miernik celu ma tendencję do przekształcania się w cel. Moi studenci doskonale to pewnie rozumieją, pamiętają. Pamiętacie jeszcze czasy szkolne? Bardzo często okazywało się, że wiedza w szkole nie była tak ważna, jak oceny, które otrzymywaliście. Czyli znowu miernik celu przekształcił się w cel. Podejrzewam, że w korporacjach bywa tak samo, właściwie nie podejrzewam tego, tylko, tylko wiem. Ale to zawsze prowadzi do słabych wyników. Patrząc na moją działkę, faworyzuje byle jakie publikacje, faworyzuje byle jakie uczelnie, które wspierają taki proceder i zdecydowanie nie przyczynia się. Do rozwoju polskiej nauki. Pepis na katastrofę? Chyba tak. Do usłyszenia.